panią poseł Kornelię Wróblewską o przedstawienie petycji wielokrotnej w sprawie zmiany obowiązującego ustawodawstwa dotyczącego orzekania o wykonywaniu władzy rodzicielskiej oraz egzekwowania orzeczeń sądowych w tym zakresie. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, jestem referentem w sprawie, która nie jest niczym nowym na naszej komisji. Petycja dotyczy alienacji rodzicielskiej. Ten temat powraca jak bumerang, bo jest ważny, trudny i niestety mimo usilnych starań różnych organizacji i osób prywatnych dotkniętych tym problemem, niewiele się dzieje w polskiej przestrzeni prawnej, by to zmienić. Rodzice dotknięci alienacją rodzicielską walczą od dawna o swoje prawa. Podejmują różne działania, nawiązują kontakty z politykami, zwracają się do najważniejszych instytucji państwowych, piszą projekty ustaw i petycje. I to jest powód naszego dzisiejszego spotkania, czyli wielokrotna petycja wysłana do Sejmu, do Komisji Petycji. Wnioskodawcy postulują podjęcie działań mających na celu wprowadzenie ustawowych zmian w prawie dotyczących regulacji związanych z opieką nad dzieckiem, ze szczególnym naciskiem na prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, jak również innych regulacji, zwłaszcza w zakresie prawa karnego, to jest w kodeksie wykroczeń i kodeksie karnym, dotyczących karania za utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem drugiemu rodzicowi, mimo zawartej ugody lub wykonalnego orzeczenia, karania za doprowadzenie pokrzywdzonego do targnięcia się na swoje życie lub doznania przez małoletniego uszczerbku na zdrowiu. Według Biura Analiz Sejmowych petycja mieści się w zakresie zadań i kompetencji Sejmu oraz spełnia wymogi formalne sformułowane w ustawie o petycjach z 11 lipca 2014 roku. Jej zakres merytoryczny zaś co do istoty jest zbieżny z petycją z 23 czerwca 2016 roku Stop przemocy sądów rodzinnych wobec dzieci. BAS podkreśla również, że materia, której dotyczy petycja, uregulowana jest w prawie polskim w sposób racjonalny, możliwie spójny i możliwie pełny, zaś wnioski sformułowane w petycji nie są przekonywujące. Stosowanie prawa karnego w stosunku do rodziców utrudniających kontakty drugiego rodzica z dzieckiem wydaje się być środkiem zbyt daleko idącym. Trzeba dążyć do poprawienia stosowania egzekwowania, wykonywania obowiązków dotyczących kontaktów i wykonywania władzy rodzicielskiej, a więc artykuł 598 punkt 15 KPC. Podobnie odniósł się do tej kwestii BAS, zwracając uwagę, że ingerowanie za pomocą środków karnych w relacje rodzinne niesie ryzyko działania na szkodę dziecka poprzez eskalację napięć, antagonizmów i konfliktów. Podczas dyskusji wywołanej petycją z ubiegłego roku dotyczącej tematu alienacji rodzicielskiej szczegółowo omówiono zarówno to, co mamy w prawie obecnie, uwzględniając zmiany z 2015 roku, jak również podejmowane działania pozalegislacyjne. Poruszono również przy okazji dyskusji na temat ustanowienia Dnia Alienacji Rodzicielskiej kwestie edukowania i informowania społeczeństwa, w tym rodziców i sądy, o prawie dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców i prawie rodziców do uczestnictwa w wychowaniu dziecka. Podkreślano wówczas, co bardzo mocno wybrzmiało z wypowiedzi pani sędziny Agnieszki Rękas z Biura Rzecznika Praw Dziecka, że po zmianach z sierpnia 2015 roku artykuł 58 i 107 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego wprowadzono ustawowe prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, a więc wychowanie dziecka nie jest już tylko indywidualną kwestią woli lub niewoli walczących między sobą rodziców. Dziecko dzisiaj ma prawo do obojga rodziców i to prawo ma już rangę ustawy. Pozostaje tylko pytanie, jak to prawo funkcjonuje w praktyce orzeczniczej sądów. Obawiam się niestety, że może być jeszcze za wcześnie od wprowadzenia wspomnianych zmian ustawowych, by można było uzyskać informacje na ten temat. A to może być jednym z większych problemów dotyczących nie tylko przepisów, co praktyki. A z tym, jak wiemy, bywa różnie. To jest kwestia reagowania sądów na sygnały, że mimo orzeczenia, które gwarantuje rodzicowi kontakty z dzieckiem, drugi rodzic tego nie respektuje, czyniąc tym samym obowiązujące prawo prawem martwym. Zmiany przepisów to jedno i mimo iż nie zawsze są one tak radykalne, jak te postulowane w niniejszej petycji, to one zachodzą. Trzeba jednak pamiętać, że
Zmieniając prawo, trzeba dużej uważności i obiektywizmu, by uwzględnić nie tylko postulaty strony pokrzywdzonej, ale także by znaleźć punkt odniesienia do sytuacji drugiej strony i co najważniejsze, by wszystkiemu przyświecało dobro dziecka. Rodzice mają prawo do rozstania i zawieszenia łączących ich więzi. Nie mają jednak prawa ingerować i ograniczać prawa dziecka, w tym prawa dziecka do obojga rodziców. To jest bardzo trudne i wymaga ogromnej pokory, bo dziecko nie jest rzeczą, którą możemy się podzielić, czy którą możemy sprzedać i podzielić się pieniędzmi. Dziecko jest darem, jest człowiekiem, który ma swoje prawa i dając mu życie musimy mieć tego świadomość. Musimy te prawa respektować, nawet jeśli jest to związane z pewnym naszym dyskomfortem wynikającym z kontaktów z drugim rodzicem. Dziecko nie może być narzędziem wykorzystywanym w walce między rodzicami. I prawo zawsze powinno stać po stronie dziecka, choćby dlatego, że jest ono bezbronne i zależne od rodziców, którzy nie zawsze traktują je poważnie. Warto by się zastanowić, co zrobić, by akcje informacyjno-edukacyjne w tym zakresie, jak chociażby ta z 2014 roku, przeprowadzona przez Rzecznika Praw Dziecka, zatytułowana „Jestem mamy i taty”, nie były jednorazowe i przemijające, by były to akcje cykliczne, co roku odnawiane i trafiające do każdej grupy społecznej. Zastanawiałam się nad dezyderatem do prezes Rady Ministrów, nie tylko dlatego, że jest to problematyka międzyresortowa, ale również dlatego, że w ubiegłym roku został już wystosowany dezyderat, w którym komisja zwróciła się o wielotorowe zajęcie się zgłaszanym problemem. Od tamtej pory rząd nie skierował do Sejmu żadnych zmian regulacji, co wskazuje na pozytywną ocenę przeprowadzonych analiz. Jeżeli rzeczywiście sytuacja się poprawiła, to pojawia się pytanie, skąd kolejna petycja z nowymi propozycjami rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie i to wchodzących w zakres prawa karnego. Moim zdaniem warto dopytać, co Rada Ministrów robi w tym zakresie, jakimi badaniami się kieruje, czy wie o niekończących się problemach rozbitych rodzin związanych z wychowaniem dzieci. Sygnał, że do Sejmu wciąż trafiają petycje dotyczące problemu alienacji rodzicielskiej, powinien być dla nas wszystkich sygnałem, że w codziennym życiu nie dzieje się dobrze, mimo odgórnych starań państwa. Być może trzeba zweryfikować zarówno działania sądów, jak i instytucji bezpośrednio zajmujących się w terenie rozwiązywaniem tego typu problemów. Niewykluczone, że ponowna analiza sytuacji pozwoli podjąć pewne działania w ramach regulacji prawa, które może niekoniecznie wzmożą karalność, co przyspieszą pracę sądów i decyzyjność w sprawach, zwłaszcza dotyczących dzieci. Tu nie ma na co czekać. Stąd moja propozycja, panie przewodniczący, by choć być może wykracza to poza problematykę petycji, bo jest to tematyka bardzo szeroka, wystosować ponowny dezyderat do prezes Rady Ministrów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni państwo, wnoszący petycję wskazują na problem, co do którego istnienia mamy wszyscy świadomość i wiemy, jak to trudny problem. I proponują dwa kierunki rozwiązań. Zaostrzenie sankcji za utrudnianie kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem i wprowadzenie swoistego automatyzmu w orzekaniu opieki naprzemiennej. I myślę, że do tego musimy się w szczególności odnieść, ale oczywiście też cały czas pewnie trzeba szukać tych rozwiązań, które będą tę sytuację poprawiać, bo myślę, że złudzeniem byłoby oczekiwanie, że znajdziemy jakąś czarodziejską różdżkę, która jednym pociągnięciem pióra legislatora zmieni tę sytuację. A więc skupmy się jakby na tych dwóch kwestiach i oczywiście na tym kierunku wystąpienia z dezyderatem. Kto z państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Czy mamy przedstawicieli wnioskodawców? Nie. Czy przedstawiciele ministerstw, na przykład ministra sprawiedliwości? Niestety nie widzę. Proszę zatem pana Krzysztofa Patera, naszego stałego doradcę, też o przedstawienie swojego stanowiska. Dzień dobry. Ja bym się chciał skoncentrować na tych dwóch jakby blokach propozycji legislacyjnych. Pierwsza, wzmocnienie sankcji, oczywiście prowadzi do ogromnego ryzyka eskalacji, że w istocie przedmiotem sporu pomiędzy rodzicami, którzy nie mogą się porozumieć, stanie się rozgrywka prawna, a nie dobro dziecka. W związku z tym tutaj podzielam pogląd BAS-u, iż aktualne przepisy
znaczy problem leży przede wszystkim w stosowaniu aktualnych przepisów. Jeżeli chodzi o drugi blok zagadnień, czyli tak zwana naprzemienna opieka, no ona moim zdaniem, ta propozycja wychodzi niestety, ale z koncepcji przedmiotowego, a nie podmiotowego traktowania dziecka. Dziecko zdecydowaną większość swojego życia spędza w grupie rówieśniczej, przedszkole, szkoła. W sytuacji, w której rodzice mieszkają w drzwi niemalże, oczywiście można sobie wyobrazić taką naprzemienną opiekę. Natomiast tu jest założenie generalne, a co w sytuacji, kiedy rodzice mieszkają w dwóch różnych miastach, czy nawet dwóch różnych państwach. Przerzucanie dziecka, wyrywanie ze środowiska rówieśniczego, ze środowiska szkolnego jest po prostu totalnie szkodliwe dla dziecka. W związku z tym, choćby z tego powodu ta koncepcja, aby wpisać do systemu prawnego równe dzielenie czasu jako obowiązującą normę prawną, nie może wchodzić w grę. Samo rozwiązanie naprzemiennej opieki jest stosowane i pewnie to jest z dobrem dziecka, natomiast na ile można wprowadzić, i to chciałbym podkreślić, pewien automatyzm, tak, że jeżeli rodzice nie dochodzą do porozumienia, to sąd jest zobligowany do orzeczenia takiego rozwiązania, więc to wydaje się być bardzo ryzykownym kierunkiem myślenia i proponowanych rozwiązań. Bardzo proszę, pani poseł Magdalena Koch. Dziękuję. Proszę państwa, naprzemienność opieki może wystąpić tylko wtedy, kiedy rodzice rozstają się w zgodzie. I wtedy dobro dziecka jest rzeczywiście przedmiotem ich troski, czy podmiotem ich troski. Natomiast w sytuacji, kiedy rozstają się w wielkim konflikcie, orzekanie naprzemienności opieki nie tylko nie jest dobre, ale jest wręcz szkodliwe dla dziecka, bo dobrych rozwiązań stosowanych z przymusu praktycznie nie ma. W związku z czym muszę powiedzieć, że naprzemienność opieki zaczyna być jednak bardzo szczegółowo badana przez psychologów i pedagogów i nie wydaje się już tak świetlana, jak wydawała się w początku wprowadzania tych rozwiązań. Warto na nie poczekać. To, o czym mówił ekspert naszej komisji, że wyrywanie dziecka z jego środowiska jest naprawdę dla niego bardzo trudne. Czy my dorośli potrafimy sobie wyobrazić mieszkanie przez miesiąc w jednym środowisku, a przez następny miesiąc w drugim? Jeśli stosowana opieka naprzemienna, to wymieniają się rodzice, a dziecko zostaje w mieszkaniu, w którym mieszka, w związku z czym blisko swojego rówieśnika, swojej koleżanki, kolegi, szkoły, przedszkola i tak dalej. Nieodwrotnie, w warunkach, które zna, akceptuje i do których się przyzwyczaiło. Takie rozwiązanie jest możliwe tylko wtedy, kiedy rodzice są w zgodzie, a nie wtedy, kiedy jest między nimi naprawdę wielki konflikt. Problem stosowania prawa w Polsce to jest ogromny problem wychodzący poza problematykę tego zagadnienia, bo orzekane przez sądy wyroki często gęsto nie są wykonywane i to nie rodzi za sobą skutków prawnych. Penalizacja natomiast, czy zwiększenie kar za niewywiązywanie się z orzeczeń sądu w kwestii opieki nad dzieckiem, to jest problem naprawdę nie tylko polski, ale także wielu tych rodzin, które niezależnie od tego, czy mieszkają w Polsce, czy są polskimi rodzinami, czy mieszkają we Francji, wszędzie jest to naprawdę potężny problem ze skutkami negatywnymi dla dzieci. Dlatego ja przestrzegam przed myśleniem o tym, to zresztą podzielam opinię pana przewodniczącego Sławomira Piechoty, że rozwiązania prawne niczego nie zmienią. Natomiast edukacja prawna i edukacja pedagogiczna, uświadomienie rodzicom, jak istotne jest zachowanie ich stosunki, ich relacje wobec przyszłości ich dziecka, to jest jedyna droga, która się wydaje może pomóc. Choć jeśli dwie zwaśnione strony w żadnym razie nie chcą się pogodzić, a dziecko stosują jako przedmiot, którym się szantażuje drugą stronę, to czarno widzę rozwiązania prawne, które mówią o naprzemiennej opiece i które mają służyć w tym momencie dobru dziecka. Raczej edukacja, raczej poszanowanie orzeczeń sądu i konsekwencja tych
stosowania tego prawa, niż myślenie o tym, że w cudowny sposób wpisując kolejny paragraf, kolejny kodeks, uzdrowimy tę sytuację. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. To proponowałbym w kontekście też pierwotnej rekomendacji pani poseł Wróblewskiej wystąpienie z dezyderatem, w którym postawilibyśmy, jak rozumiem, trzy kwestie. Po pierwsze, jak rząd ocenia stosowane dziś środki mające przeciwdziałać utrudnianiu kontaktów dziecka z obojgiem rodziców? Jak rząd ocenia funkcjonowanie opieki naprzemiennej, a więc ile osób o to występuje, jak często jest to orzekane, jak to jest realizowane, jaka jest ocena sytuacji, w których ta opieka naprzemienna jest stosowana? I po trzecie, czy rozważane są inne działania służące ochronie praw dziecka w zakresie kontaktów z obojgiem rodziców? Jakby te trzy kwestie byśmy podnieśli w dezyderacie, bo bez wątpienia będzie to służyło dalszej dyskusji o tym niezwykle skomplikowanym problemie i szukaniu tych lepszych rozwiązań, a na pewno to też pomaga wszystkim zainteresowanym po raz kolejny przeanalizować sytuację i poszukiwać tych najwłaściwszych rozwiązań. I tak jak pani poseł Wróblewska, proponowałbym wystąpienie do prezesa Rady Ministrów, albowiem jest to problem ponadresortowy, bo tu bez wątpienia Ministerstwo Sprawiedliwości, ale też Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej są kluczowymi podmiotami w realizacji tych kwestii, a też pewnie w wielu sytuacjach jest kwestia zaangażowania służb dyplomatycznych czy MSZ-u, zważywszy, że rodzice mieszkają w różnych krajach. Bardzo proszę panią poseł, czy w ten sposób możemy to dzisiaj określić zakres? Jak najbardziej, panie przewodniczący. Ja zwróciłam uwagę, że po tych zmianach w prawie w 2015 roku jakby wyraźnie wybrzmiewa, że prawo dziecka do obydwojga rodziców, do wychowania przez obydwoje rodziców ma już rangę ustawy. To jest ustawowo zapisane, więc właśnie nie jestem pewna, czy już będą jakieś dane, jak to wygląda w sprawach zarówno respektowania przez sądy, jak również w kwestii relacji między rodzicami i korzystania z tego prawa dziecka do obydwojga rodziców. Czy już będą jakiekolwiek dane na ten temat, ale być może o to też warto zapytać panią premier, prezes Rady Ministrów. Może są już jakieś informacje takie cząstkowe przynajmniej, bo prawo zostało zmienione, więc tak na dobrą sprawę w tej chwili kwestia respektowania tego prawa. Mam nadzieję, że coś się zmieniło i że to faktycznie poprawi tą sytuację. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy jest zgoda na taki sposób rozstrzygnięcia na dzisiaj? Bo oczywiście potem, gdy będziemy przyjmować dezyderat, będziemy raz jeszcze oceniać trafność przyjętych w nim sformułowań. Następnie będziemy rozpatrywać odpowiedź na dezyderat i wtedy dopiero będziemy definitywnie rozstrzygać co do petycji. Bardzo proszę, pan poseł Jachnik. Ja z jedną uwagą do tego punktu, dlatego że chyba najszersze dane na chwilę obecną powinien mieć Rzecznik Praw Dziecka. Zatem, żeby się do niego również zwrócić. Z dezyderatem do rzecznika nie możemy wystąpić, to raz. Ale zapytaniem, czy są dane. Myślę, że inaczej. Zaprosimy rzecznika do dyskusji nad dezyderatem i przy odpowiedzi na dezyderat. Natomiast te dane powinien mieć przede wszystkim minister sprawiedliwości, bo ta kwestia jest rozstrzygana w sądach i to tam są te podstawowe dane. Natomiast tak jak wspomniała pani poseł Kochan, po wprowadzeniu tych zmian wielu sędziów rodzinnych zaczęło również nam zwracać uwagę. Ja rozmawiałem w tym kontekście z sędziami rodzinnymi, że oni mają podstawowe kryterium dobro dziecka. Prawa rodziców oczywiście, ale dobro dziecka. I w tym kontekście ten pewien wymuszany automatyzm orzekania opieki naprzemiennej kłóci się często w ich głębokim przekonaniu z dobrem dziecka, bo właśnie dziecko jest traktowane jako no, przedmiot. Przedmiot, tak jak mówił pan Krzysztof Patyr. A zatem, czy jest sprzeciw wobec zamiaru wystąpienia z dezyderatem do prezes Rady Ministrów? Nie słyszę, zatem taką podjęliśmy na dziś decyzję w tej sprawie, bo to oczywiście nie zamyka rozpatrywania tej petycji. To jest pewien etap, można powiedzieć pierwszy etap postępowania w tej sprawie. Przechodzimy zatem do punktu drugiego, rozpatrzenie odpowiedzi.